Październik to ostatni miesiąc funkcjonowania systemu roweru miejskiego Suwer w roku 2021. Zgodnie z umową na suwalskie ulice Suwery powrócą 1 kwietnia 2022 roku. Do tej pory nasze rowery okrążyły 3 razy ziemię. Okres funkcjonowania roweru miejskiego w Suwałkach, czyli przypomnę od 25 czerwca tego roku, pokazują dane, że suwalczanie bardzo entuzjastycznie przyjęli ten środek komunikacji. Mamy zarejestrowanych użytkowników prawie 5 tysięcy osób, które przejechały dokładnie aż 124 544 km. Rowery wypożyczono aż 37 tysięcy 9 razy. Łączny czas wypożyczeń to 18 069 godzin. Te liczby pokazują, jak dużym zainteresowaniem cieszy się ta forma komunikacji. Jeżeli oczywiście w kolejnych latach będzie ten rower równie entuzjastycznie wykorzystywany i na masową skalę, to myślę, że trzeba będzie go rozbudować o kolejne stacje. Nad tym już troszeczkę też myślimy. Niemniej jednak, na razie skupiając się na tym, co mamy w chwili obecnej, Suwer do końca praktycznie października, czyli do 24 października jeszcze w tym roku funkcjonuje. Warto dodać kilka ciekawostek na temat Suwera. Najdłuższy pokonany dystans podczas jednego wypożyczenia to prawie 82 km. Najpopularniejszą stacją jest ta zlokalizowana na placu Marii Konopnickiej. Z niej suwalczanie wypożyczyli Suwer aż 5894 razy. Na drugim miejscu znalazła się stacja w sąsiedztwie centrum handlowego Plaza, a na trzecim stacja przy ulicy Alfreda Wierusza Kowalskiego. Władze Suwałk pozyskały 1,3 miliona złotych z funduszy europejskich na projekt związany z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w domach mieszkańców Suwałk. Już zostały podpisane pierwsze umowy na te działania. Ponadto w Suwałkach od 6 lat działa program dofinansowań do wymiany źródeł ciepła. W sumie na ten cel przekazano już blisko 1,2 miliona złotych. W ramach tego programu w tym okresie skorzystało z dotacji 341 mieszkańców miasta, wymieniając swoje stare piece, przeważnie te kopciuchy, na nowe ekologiczne źródła ogrzewania. Dominują tutaj głównie podłączenia do sieci gazowej, z których skorzystało prawie 200 mieszkańców naszego miasta. Oprócz tego są podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. 80 paru mieszkańców właśnie wybrało tą formę, jak również wymiany tradycyjnych pieców na nowe, bardziej ekologiczne. W 2021 roku podpisanych zostało 56 kolejnych umów na dotację. Z tego 44 na podłączenie nieruchomości do sieci gazowej, 9 umów na podłączenie do sieci cieplnej, 4 umowy na wymianę pieca na nowy ekologiczny opalany paliwem stałym. Takim uzupełnieniem działań samorządu w zakresie właśnie wymiany pieców i dbania o jakość powietrza jest również projekt, który właśnie wkracza w fazę realizacyjną, czyli montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na domach właśnie mieszkańców Suwałk. Tu udało nam się pozyskać 1 300 000 zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego, za co serdecznie dziękujemy władzom naszego województwa. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej na 54 budynkach zostaną zamontowane instalacje odzyskujące energię ze słońca. Cały projekt pochłonie w sumie blisko 2 miliony złotych. Myślę, że tych środków nam jeszcze troszeczkę zostanie i będziemy mogli ogłosić nabór dodatkowy i kolejni mieszkańcy będą mogli też uzyskać dotacje, tak żeby właśnie tutaj mogli wytwarzać prąd na własne potrzeby i dzięki temu też powietrze w naszym kraju było lepszej jakości.